Tak, jest fantastycznie. Witam Państwa ponownie. Ostatnie nasze dzisiaj spotkanie w otwartym studio. Mam nadzieję, że najciekawsze. Dzisiaj będziemy mieli przyjemność porozmawiać o religiach. Moim i Państwa gościem jest pan Nezar Szarif, imam mazowieckiego, muzułmańskiego związku religijnego w Warszawie. I Centrum Kultury Islamu. I Centrum Kultury Islamu. Za dużo dzisiaj powiedziałem słów na wizji, już po prostu mi się trochę język plącza. Bardzo się cieszę, że pan dzisiaj do nas przyszedł. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, jest mi naprawdę bardzo miło. Więc skoro już miałem problemy z wymówieniem tego skrótu. Muzułmański Związek Religijny. Konkretnie, co to jest? Co to za związek? Pełna nazwa to jest Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej. Aha. Tak. Powstał, albo został zarejestrowany związek w 1925 roku. Długo już, prawda? Istnieje długo, w Polsce. Tak. I to jest, na początku założyli go muzułmanie Tatarzy. Tatarzy, tak? Tak. Obecnie siedziba jest w Białymstoku. W Białymstoku? Tak. Mhm. Związek ma kilka gmin. I w Gdańsku jest jedna gmina. Tak? Siedziba jest w Białymstoku. Tak? W Warszawie są dwie gminy. Dwie gminy są w Warszawie, tak? Warszawie. A gdzie? Jest przy ulicy Wiertniczej 103. I druga gmina to jest ulica Podycha. Mhm. 40, tak. W Bydgoszczy jest też jedna gmina. W Kruszynianach i w Bochonikach. Kruszyniany i Bochoniki to są dwie miejscowości niedaleko od Białegostoku na wschodzie. Mhm, rozumiem, tak. Czyli generalnie patrząc na mapę Polski, tak jakby największe skupisko muzułmanów jest właśnie w okolicach Białegostoku. Białystok i okolice Białegostoku, mhm. I też w Gdańsku. I w Gdańsku. Najwięcej, tak? Tak. A mniej więcej, jaka jest liczba wyznawców w Polsce? Liczba wyznawców islamu, tak? Ogólnie, tak? Ci, którzy należą do tego związku, ci, którzy nie należą też do tego związku, to mniej więcej, nie ma takiej dokładnej statystyki, ale mniej więcej 50 tysięcy w całej Polsce. W całej Polsce. W Warszawie i okolicy Warszawy 10 tysięcy. 10 tysięcy. Tak. Mhm. A ta liczba rośnie, maleje na przykład na przestrzeni ostatnich kilku lat? To jest rośnie. Różnie. Rośnie po prostu tak, dlatego że przyjeżdżają muzułmanie z różnych po prostu tak kąt świata. Mhm. I też są Polacy, którzy przyjmują islam też. Często się zdarza, że Polacy, na przykład chrześcijanie, przechodzą na islam? Można powiedzieć, że nie tylko chrześcijanie. Chrześcijanie mhm. inni też. Rozumiem. Czasem tak ateiści, czasem po prostu tak z różnych też poglądów, z różnych religii też przychodzą mhm. na islam. Średnio tak u nas, w moim meczecie właśnie, przy ulicy Wiertniczej 103, tak? Na Wilanowie, to jest co tydzień mamy jedną osobę. To znaczy tak w miesiącu 4 osoby. 4 osoby mniej więcej. Tak. Czy do meczetu, już pomijając na przykład mszę, prawda? Tak. Czy do meczetu może wejść każda osoba? Czy trzeba spełnić jakieś wymagania, żeby wejść do świątyni? Każda osoba może wchodzić do meczetu. Nawet wtedy, kiedy mamy nabożeństwo piątkowe. Mogą też nie muzułmanie przyjść, muzułmanie. Strój wymagany. Po prostu tak, żeby mężczyzna miał dłuższe spodnie, nie zakryte spodenki, nogi. Zakryte nogi. Żeby też ramiona nie były tak, tylko żeby przynajmniej tak pół rękaw. Mhm. Tak. Kobiety też, żeby nie był mini, tylko tak po kolano też. I żeby nie był taki szeroki dekolt. Tak. Po prostu czyli tak jak skromny, żeby mhm. osoba była ubrana, czy to jest mężczyzna, czy kobieta. Czyli tak ogólnie, tak jak powiedzmy, no, dobrze wychowana osoba w miejscu publicznym, tak? Żeby za bardzo się nie obnażać i żeby zachować jakieś zasady etyki. Tak. Żeby tak, nie, tak, można tak? Żeby osoba obok nie poczuła się urażona, no właśnie, wyglądem, tak? To znaczy po prostu tak, to jest szacunek po prostu tak do meczetu, do domu Bożego. Dokładnie, więc tak. Ja nie będąc wyznawcą żadnej religii, uważam, że niezależnie czy wierzymy w, czy wyznajemy islam, czy jakiekolwiek inną religię, pamiętajmy o tym, że wchodzimy mimo wszystko do domu Bożego, który jest domem Bożym dla innej osoby, niekoniecznie dla nas i uszanujmy to, moi drodzy Państwo. Kiedy powstał islam? Jakie są pierwsze tak jakby informacje historyczne odnośnie islamu? Jeśli chodzi o początek islamu, według muzułmanów, tak? To jest od Adama i od Ewy, od początku świata. Mhm.
Według historyczy, niektórzy uważają, że to jest ostatnia religia. Po prostu tak najmłodsza religia. Najmłodsza. Wtedy, kiedy prorok Muhammad dostał pierwsze objawienie i zaczął po prostu tak swoją misję lub przesłanie. Natomiast według islamu, islam to jest od początku świata, od Adama i od Ewy. Czyli muzułmanie też wierzą w Adama i w Ewę, tak? Tak samo jak chrześcijanie. Oczywiście. I chrześcijanie wierzą w Trójce. Tak. W jednego Boga, tylko w trzech osobach. Tak. Natomiast muzułmanie wierzą w jednego Boga w jednej osobie. W jednej osobie. Tak. Jak wygląda teraz Trójca? Właśnie ta, która jest w chrześcijaństwie. Ojciec i Syn i Duch Święty. W islamie to wygląda, że Bóg Ojciec to jest naszym Bogiem wspólnym. Stwórca, który stworzył ten cały świat. Stworzył człowieka, stworzył Adama, stworzył Ewę. Opiekuje tym światem od początku do końca. Czy według waszej religii Adam i Ewa też byli w raju i zostali z niego wygnani? Oczywiście. Czyli podobnie jak w Piśmie Świętym chrześcijańskim, tak? Tak. Wracamy teraz. Jezus w islamie jest wysłannikiem Boga, jest Mesjaszem, jest prorokiem, tak jak Abraham, tak jak Mojżesz, tak jak Noe. Duch Święty natomiast jest anioł Gabriel. Tak. I ta Trójca wygląda w ten sposób, że jest Bóg, człowiek i anioł. I anioł. Tak. My wierzymy, mamy obowiązek wierzyć w wszystkich proroków od początku świata. Pierwszy prorok w naszej religii to jest Adam. Następny to jest Enoch, która nie jest znana taka postać, a później są takie główne prorocy Boga i posłańcy Boga, to jest Noe, Abraham, Mojżesz, Jezus i ostatni prorok to jest Muhammad. Muhammad. Tak. I wierzymy w wszystkie księgi, które zostały objawione przez Boga. Wierzymy jako ostatnia księga, która została objawiona przez Boga, to jest Koran. W języku arabskim, Ewangelię Jezusa, która została objawiona Jezusowi w języku aramijskim. Język aramijski to był język Jezusa i ludzi, którzy żyli razem z Nim w tym czasie. I aż do naszego dzisiejszego dnia język aramijski jest językiem chrześcijan u nas w Syrii. Ja jestem z Syrii, z Damaszku. Aha. I chrześcijanie w Damaszku i na południu Syrii, blisko właśnie tak do Palestyny, mówią tym językiem aramijskim i modlą się w tym języku też. I psalmi Dawida i Taurę Mojżesza, które zostały objawione w języku hebrajskim. Tak, to są nasze cztery księgi, które zostały objawione przez Boga. I dlatego my wierzymy tak w tych wszystkich proroków od początku świata i wszystkie księgi, właśnie, które zostały objawione przez Boga. I to jest islam, właśnie tak, od początku świata aż do ostatniego proroka Muhammeda. On jest ostatnim prorokiem, tak? Jeden z tych proroków, prorok Muhammad, pokój z nim, podał taki przykład, że on i pozostali prorocy, to jest tak jak jeden budynek. Każdy prorok, który przyszedł, postawił jedną cegłę. I on jest ostatnią cegłą w budynku tej religii. Religii. To znaczy Bóg zbudował tę religię od Adama aż do ostatniego proroka, po prostu, że każdy prorok postawił jedną cegłę. On jest ostatnią cegłą. Jezus przed tą Przedostatnią cegłą. Tak. Niesamowite. Wróćmy na chwilkę do Warszawy, tak? Bo rozmawialiśmy o gminach. Czy są szkoły muzułmańskie w Warszawie? Niestety nie ma tak dużo muzułmanów, żebyśmy mogli otwierać szkołę, tak? Szkoły. Tak. A jak muzułmanie... Przepraszam, proszę. Co sobotę, tak? Są takie wynajęte albo szkoły, tam gdzie dzieciaki właśnie tak się uczą religii, lub też w naszym meczecie w sobotę my mamy też kilka godzin, niedużo, się uczą dzieci właśnie tak religii, się uczą języka arabskiego i recytacji Koranu. Koranu też. Tak. Jak, zostając przy dzieciach, jak wytłumaczyć dziecku najprościej, że żeby nie czuło się, nie wiem, no, że nie chcę użyć tego słowa, ale nie czuło się gorsze przez to, że wyznaje inną wiarę niż reszta społeczeństwa. Bo myślę, że ja osobiście się z tym nie spotkałem, ale myślę, że zdarzają się takie sytuacje, kiedy dziecko wraca do domu i mówi, że teraz jest religia, ale on wyznaje religię, to dlaczego nie mówię mojego religii w szkole? Tak.
wtedy, kiedy dziecko ma jakieś problemy, staramy się przede wszystkim słuchać dziecko, co mówi. To jest zasada w islamie. Po prostu, żeby rodzice słuchali to, co dziecko mówi do nich. Później prowadzić dialog z dzieckiem. Że my mamy swoją religię i twoje koledzy mają też swoje religie, mają swoje poglądy. Człowiek na tym świecie ma po prostu tak wolność i ma swój wybór. Wybiera tą religię, co on chce. Tak. Wtedy, kiedy jest dzieckiem, według naszej religii, że każde dziecko rodzi się muzułmaninem. Dopiero w jakiej rodzinie on jest wychowany, to przyjmie religię rodziców. Tak. Uczymy go po prostu tak najpierw poznać swoją religię. Żeby sam praktykował, bez względu na rodziców, czy są obecni, czy nieobecni, żeby dziecko miało kontakt razem z Bogiem. Że Bóg go widzi w każdym miejscu, w każdej chwili. Jak się modli, modli się do Boga. Jak robi coś dobrego, to robi tylko dla Boga. Jak przestrzega coś, co jest zakazane, to robi to tylko dla Boga. Nie dla rodziców, tylko dla Boga. Szanować drugiego człowieka. Właśnie, odnośnie uczynków, tak? No bo tak, jak pan wspomniał, jeżeli robi coś dobrego, to robi dla Boga, tak? Czyli powiedzmy, że Bóg jest dobrem. Tak. W Piśmie Świętym chrześcijańskim mamy Lucyfera, szatana, diabła. Tak. Jak wygląda ta negatywna strona religii? Czy w Koranie też istnieje na przykład odpowiednik piekła, diabła? Tak. Jest szatan, jest diabeł. Diabeł nie walczy z Bogiem w islamie. Diabeł walczy ze człowiekiem. Diabeł wtedy, kiedy nie przestrzegał nakazów Boga, zbuntował, nie przeprosił, nie prosił o przebaczenie, nie żałował po prostu tak swojego buntu. Podobnie jak w chrześcijanizmie. W chrześcijaństwie. Tak. I teraz on idzie do piekła, tylko on nie chce iść sam. Chce zabrać ze sobą ludzi. Ludzi. Tak. I tutaj właśnie tak to jest rola szatana, żeby prowadzić ludzi do piekła, nie do raju. I ten człowiek w tym życiu, on ma swoją wolę. Codziennie on słucha pewne głosy. Głos Boga i głos szatana. Bóg mówi jemu, żeby zrobił coś dobrego i szatan mówi jemu, żeby zrobił coś złego. I ten człowiek ma swoją wolę. Albo posłucha ten głos, albo ten głos. Czyli i on sam decyduje za siebie. Człowiek wybiera, którą drogę człowiek wybiera. Człowiek wybiera sam, tak. Generalnie patrząc na to z tego punktu widzenia mojego, tak? Czyli nie faworyzując żadnej religii, są one do siebie podobne, prawda? Patrząc na interpretację. Chrześcijaństwo i judaizm, my uważamy, że mają tego samego źródła od tego samego Boga. Nie uważamy, że my mamy różnych bogów, tylko tego samego Boga. Tylko w chrześcijaństwie nasz Bóg to jest Bóg Ojciec. Tak. Tak. No, wszystkie trzy pisma zaczynają się podobnie, tak? Od jest jeden Bóg. Tak. Tak. Pierwsze przykazanie w Biblii to jest nie będziesz miał cudzego Boga przede mną. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu z tego, co jest wysoko na niebie lub nisko na ziemi lub lub głęboko w wodzie. Tak. Nie będziesz ich służył ani poddawał im cześć. Tak. Rozumiem. Bo twój Pan albo twój Bóg jest Bogiem zazdrosnym. I to jest pierwsze przykazanie, że najpierw wierzymy w jednego Boga, w jednej osobie, po drugie nie stwarzamy żadnych wizerunków, ani figur, ani też rzeźb, ani obrazów przedstawiających tego, co jest wysoko na niebie, to znaczy tak Boga, aniołów, świętych ludzi. Nisko na ziemi też żadnego obrazu człowieka i też zwierząt. Głęboko to znaczy zwierząt, które są też w morzu albo w wodzie, tak. Tych wizerunków nie ma w religii muzułmańskiej. Nie modlimy się do Boga przez kogoś lub przez coś, tylko modlimy się do Boga bezpośrednio. Tak, kontakt nasz po prostu tak razem z Bogiem. I wtedy, kiedy modlimy się lub wtedy, kiedy prosimy o przebaczenie grzechy, każdy człowiek modli się bezpośrednio do Boga.
tak prosi go o przebaczenie, żałuje za swój grzech. I jeśli ten grzech dotyczy drugiej osoby, to wtedy trzeba przeprosić tą osobę. Nie wystarczy, że prosimy Boga o przebaczenie, tylko prosimy też człowieka o przebaczenie. Jeśli grzech dotyczy majątku właśnie tak drugiej osoby, to powinniśmy to oddać. Albo przedmiotu dotyczy to ten grzech. Wzięliśmy od kogoś coś, to trzeba to oddać. Najmocniej Pana przepraszam. Proszę. Mam nadzieję, że uda nam się to dokończyć. Po przerwie. Zapraszamy serdecznie.